Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 17. Jest dzisiaj ze mną po raz kolejny Erwin. Siema. No i mamy tutaj mecz z Ligi Mistrzów Legia Warszawa, Real Madryt. Zaczynamy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Aż się boję. To mnie znowu przegrał jak zawsze. Nie, tym razem to. Tutaj nie ma kto strzelać w tej drużynie, to jest najgorsze właśnie. Pazdan wszystko robi. Okej, zaczynamy. Zobaczycie jak wygląda polska ekstraklasa. No i Real Madryt. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na państwa ekranach. Trener postawił na... O, tu nawet triki nie działają, a nie, działają jednak. Diamentowy, blokiem pomocy rozmieszczonym na planie Roma. Defensywny pomocnik gra w destrukcji, ale jest... No tu zatrzymałeś, albo to Pazdan, dobra. A wiesz czemu Pazdan nie ma znajomych na Facebooku? No. Bo wszystkich zablokował. A. Dobry żarcik? No. Dobry, nie? No. Tylko ja się koncentruję na grze, wiesz? Stary, jak ty masz przewagę w szybkości. Kryśka, jak pizgnął, ty. Ale patrz, malarz tapeciarz znowu jest. Malarz tylko zaplaskał. Ale ładnie szło, ładnie, ładnie. Ty, a no, ci powiem, że piłkę dobrali taką. Mi się wydaje, że dzisiaj to malarz będzie cały czas na tapecie. Dobra, panie. Czekaj, bo tutaj dwóch go trzymamy, go za koszulkę. Nie, bo koszulkę porwiesz, kto to za to zapłaci? Nie, wybij to! Wybij! W posiadaniu drużyny przeciwnej. Jezus, co ty makarenę pańczysz? Było ciepło. O, widzisz? Znowu malarz. Nie wiem, czy ty widzisz to samo, co ja. To samo malarze? No. Jaki Kaleka! A skądś ty wziął tego malarza? Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Z technika budownictwa. Czekaj! A się zdenerwował tak, patrz. Ale zobacz to. A ja wiem czemu on tak... Ja wiem czemu on tego nie trafił. Czemu? Widziałeś czemu? No nie wiem. Bo on to lewe jajo za bardzo wystawił tak do przodu. No komu tu mam podać? Tu nikogo nie ma. Podaj mi. O Boże! Dobre przejęcie. O! A się napalił teraz na to. Kurde. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Dobre było na tyle. Benzema. Benzynka teraz. Słabo benzyna dzisiaj trochę. Słabo biegnie. Za mało oktanów, nie? Mi się wydaje, że benzyna diesla dzisiaj ma. Ciężki rozgrzeć. Mimo, że był naciskany, kapitalnie no. Przyjął. Halo! To jest Polska, tu się gra. Ach! Jak tam przyjdzie droga do sławy? Nie zacząłem jeszcze. Robi się niebezpiecznie. Czekaj, bo mam ciepło. No! Nie, nie mam pecha, nie. Nie mógł wyczuć tego wszystkiego. Nie, to nagrywanie mnie stresuje. Tak? No ja też tak mam, ci powiem. No ja mówię, kurde, chcesz dobrze zagrać, żeby wiesz, żeby nie było za... No. Ale ciota. Ale to piesza o to. O, dawaj! Czemu po to nie chłopie? Głowa go zabolała. No tak się dotknął, widziałeś? A może on na kacu był? Długie podanie do Karima Benzemy. Dalej nie wierzę, skurają. Aj. Już blisko pola karnego. Komentator powiedział, że przewiduje tylko wygraną Realu Madryt. Legioniści. No sorry, ale to musisz oddać mecz. On jest oszukany. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Proszę oddać mi tu piłkę. Czemu wy nie wychodzicie na pozycję? Co to są za pajacy? This is Poland. Oh yeah. Uwaga, zacentrował w pole karne. Jasny. Mamy rzut wolny dla Legii.
strzelę, kurde. Widziałeś, jak on to przyjmował? A on już szedł najebać, widziałeś, jak biegł? No. Nie przewiduje niespodzianki. Przewiduje wygraną i to pewną Realu Madryt. O, mi też tak teraz to powiedział. No tak, to na pewno był spalony. Ja, jak chuj był spalony. Obrońcy stanęli na wysokości zadania, choć i tak nie było większych szans na zagrożenie bramce. Ja, ale wypadałoby coś strzelić. No, właśnie chciałbym, ale tak ciężko mi coś. Kucharczyk. Znajdź moje szczęście i tak jest ten. No weź to, no dobra, 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 idziesz. Kucharczyk. Atak legionistów. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Moja mama go zna, wiesz? Tak? No. O kurde. No ona go. No ona ten, ona co niedzielę go do zupy dodaje. Ja pierdolę. Dostaję wsparcie. A ty dlaczego mi zabrałeś? Już trochę pobiegał. Gwizdek, rzut wolny. Na plecy mu wskoczyłem. Tak zastanawiam, o co chodzi. Ale wyskoczył, ty. Czekaj, bo idzie akcja. No, z tego miejsca można. Jezus! Zespół traci piłkę. Ma szansę dograć w pole karne. Jak się majtnął! Czemu twoje mają takiego speeda? Oni ten... Z bykami rano uciekali. Teraz nie strzelaj mi! No kurde! Ja przed następnym meczem muszę poćwiczyć. Kryśka teraz, pij. Nie! Ale patologia! Bo jaka patologia? To był pasdan. To zmienia postać rzeczy. O Boże. Działam celownik, halo. O, działa. Gareth Bale. Po raz kolejny zdobiał oczy. Aha, to zablokował Mazdan pewnie. Gareth Bale przyzwyczaił nas do znacznie lepszej gry. Dziś tu nie pokazał zbyt wiele ze swojego kursu. Dziwi mnie trochę jego dzisiejsza postawa. Mało się stara, jakby nie był szczególnie zainteresowany grą. Widać to wyraźnie na mapie jego kontaktu. Dobra główka! O! O, Gareth Fail. Oh. Ale ładnie wiesz, co ci powiem, tak? Ale fail. Profesjonalnie. Tam pazdan był, widziałeś go, za mały jest. O, pazdan nie wiem, tam chciał. Prawdę przystali. Powinien sobie drabinę przynieść tym razem. Pokażę pazdana. Nie, do ciebie to zablokuje. Dobra pozycja do oddania strzału. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. O, ale to wyłuskał! Kanarinio spieprzony. Zobaczmy to jeszcze raz. Ale pizgnął. Nie, ty się rozkręcasz tą lekką. Tak, nie szalej. Nie szarżuj tak. Czekaj, ja spróbuję tutaj zagrać, tak w to miejsce. A w które? Bo nie mam. A w to. Dobra. O bo. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. No. Pamięci, że w rzeczywistości chyba będzie, albo już był, bo nie wiem, czy ten mecz już był, czy on dopiero będzie. Nie, 18 października. A, będzie dopiero. No. To myślę, że będzie większy wynik w pierwszej połowie. No, bo ty jednak masz skilla, to jeszcze mi pomagasz trochę, nie? No. Tak to wiesz, oni nie mają w ogóle. Real jak dotąd przeważa. O, wywrócił się. Taki wywrotny jest. No idź ty! No co za me... Zapierdalaj tam! Dobrze zagrał. No co za Andrzej? Zajmuje piłkę na skrzydle. Nemanja Nikolić. Nikolić! Może strzelać.
centra w pole karne. O Boże. No podaj to, podaj mu to! Kucharczyk. Do niedzielnej zupy. Tak sobie to przyjął, ale jest przy piłce. Strata, co zrobi przeciwnik? Jaki się osołek z kurwielu? Co? Co twoim zdaniem pokazał w pierwszej połowie Gareth Bale? Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do szatni bram. Benzema! No, prosto w zawodnika z pola. Tak na pałę wybiłem trochę. Real Madrid wznowi grę. Co ty robisz? Wiem, wiem. Chcę sobie potańczyć. Grając piłką zbuszają rywala do biegań Benzema. Ale co to było? Przecież to twój tak pizgnął. Ma w tym moc. Gareth Bale. No wybij to. Mam tę moc. O! Halo! O. Sąd się wywrócił, panie sędzio, wywrócił się! Czerwona. Co było? Będziesz mi tutaj kolegę kosił. Co za faja, ty? No co, zablokował, co ty chcesz? A mi komu to podał? Naut. Tak nie chciałem. O. Złe podanie i strata w środku pola. Pera. Idziesz. Jest zawodnik na... Nie wiem, jak on się nazywa, ale co druga wioska w plemieniu tak się nazywa. Jest jak ten ma spida, ty. Przypilce Cristiano Ronaldo. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Szansa dla Legii. Przycelne podanie. Jak on to podał? Odzikia. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Idealnie. Wywrócił mnie, no co zrobił, kurwa. Pasem piłkę nie trafił. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Rodriguez. Królewscy wyprowadzają atak. O! Nie no, skilla nie kupisz. Toni Kroos. Halo, zostaw mnie. Real Madrid teraz atakuje. To był Lewczuk. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu za... Stary, mi już się gałka spociła. Jak to się mogło gałka spocić? No, od tego kręcenia. Piłkę jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Rodriguez. Uderzenie w stronę bramki. O, ale ładnie szło. O, tak. Bym powiedział profesjonalnie. Mogło być groźnie. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki, jak widać, podobne. Bardzo wyrównany mecz. Prijović. Uwaga. No oni są za szybcy twoi. No chyba nie do końca to mu chodziło. Trzeba było im coś dosypać do tego. Stary, ty... Bartosz Bereszyński. Nemanja Nikolić. Ale jakbyś całe życie spierdalał przed piłkami, to już nie. No. Jest gol! Co zrobili? Co zrobił? Ja już bym... Ale jak będzie dogrywka, to ja chcę kartę. To jest polski Zlatan Ibrahimović. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Pozostało już zaledwie... Kurde. Poczekali się, będzie rozdruba w Warszawie? Ty takie tyki robisz, ty.
Dobre zagranie. Takie triki. Takie triki teraz robiłeś, taki... No i widzisz, no i masz, kurde. Nie są triki, ja po prostu zatrzymuję gałkę w drugą stronę. Nie wierzę. Ale zobacz, jak... Ale stary, ja się tu cały mecz się tutaj spuszczę, żeby bramkę strzelić. A tu patrz, malarza, tapeciarza. To czemu go wziąłeś? Bo nie mam innego. Atak legionistów. O Boże. Ładnie przejął piłkę, ale nie opadł. Nie no, to jest tu tragedia. Tragedia? No weźmy to. Nie udało się ani dobrze przyjąć, ani utrzymać piłki. Co było? Zaufaliśmy. A co? No mógł to zostawić już. Lol. Ale głupio to zrobił teraz. Dzięki, że mi oddałeś. Tutaj jednak jesteś dobry kolega. No gdzie tam, chłopie? Ja bym musiał wyjeżdżać z Częstochowy, a ty kurde z Gdańska, żeby cię dogonić. 5 minut do końca. Wciąż jedna bramka różnicy. Piłka trafia. Dobra, dobra, nic nie było. Coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Niestety nic z tego nie wyszło. Kurde. To była drużyna przeciwna. Nie ma dobrego. Nie, żeby samobój był. Nie wierzę. Jedną bramką będą teraz mieli rzut rożny. No i jeśli wykorzystają stały fragment gry, to rozmiary zwycięstwa będą bardziej okazałe. Gareth Bale. No i proszę, 3-1. Nie wiem, jak to się. A to był znowu Gareth Bale. Wyskoczył do góry. Gdzie był malarz w tej sytuacji, bo nawet go nie widziałem. Na bramce. Myślę, że ten, słupki już lipował, żeby pomalować na nowo. Nie no, ci powiem. To se mnie nemożni. Nemanja Nikolić. Odzipia. Szansa dla Legii. Halo! Może spróbować... No! Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. No tak! Ty głupi murzynie! W kogo celowałeś? Co za murzyn! Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No, już blisko pole karne. No, ci powiem. Dobre dogranie. Ci powiem! Ach. A zobacz, jak skoczył, gdzie? No. Ale to są emocje, proszę państwa. Jeszcze jedna bramka. Kiedy skończy się ta kanonada? No niestety dla kibiców, ale też na szczęście dla... Oni się tam patrzą, tak. Oni już nawet nie idą. Oni nawet już powiedzieli, że oni już tu pieprzą. Już to. Zostają? No. A miało być tak pięknie. A nagrywać się to chociaż? Nie, wyłączyło się. Kuźma, no. Nie. Okej, okay, także moi kochani, dziękuję wam za odcinek. Mecz był naprawdę interesujący. Mam nadzieję, że mecz, w którym będzie grała Legia na żywo z Realem, będzie miał trochę inny wynik niż ten dzisiejszy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, bądźcie ze mną, Erwin. Na razie. Hejos!